Nie, nie, dobra, nie mam nie jebać. Dobra, to co, kolejne pytanie? A, to przede mnie, kurwa. Kolejne pytanie? O, nie, o Boże, drop. Jest już kilka panów z Lucha w WWE. A gdyby taka mini wojna ci zamaskowani z WWE przeciwko Lucha w WWE, o co kurwa tu chodzi? Ja wiem, o co chodzi. To by było takie coś jak nie... Cicho, to jest moja kolej. To by było takie coś, jak już nieraz widzieliśmy w WWF albo w WCW, że mamy czterech face'ów, którzy reprezentują Stany Zjednoczone i kilku z zagranicy, których nie lubi publiczność. No, Rudos. Ale Rudos lubi publiczność zazwyczaj. No, właśnie, nie. Zajebiści. Publiczność lubi Rudos, a nie Rudos lubi publiczność. Si. Dobra. Ale za to Lucha nikt nie lubi. Dobra, no to cisza. Moim zdaniem takie coś by było dobre. Nie odzywaj się, Turek. Przepraszam. Takie coś... No, kurwa. Masz już bana. Ej, dobra, wycinaj, ja będę miał wycinania. Nie wycinaj tego. Przejdźmy teraz tak oficjalnie do WWE. Czy Mysterio może nazywać się Luchadorem? Tak. Tak. Tak, bez Hall of Fame AAA. Niektórym się wydaje, że jak po przebraniu maski założy jeszcze raz, to niektórzy się wydaje, że to jest zrada tradycji. No, to jest jakaś tam zrada tradycji, ale dużo zawodników zakłada jeszcze raz maskę, na przykład Laparka. Chyba dwa razy na stracili zawodnik. No ale to są zasady mainstreamu. No. Może już nawet chciał występować bez maski, a po prostu musiał. No, to nie wiadomo. Tak. Albo na przykład Silver King, to kuzyn tego Wagnera Juniora. To przecież on chyba 3 czy 4 razy nawet stracił i dalej master walczy. Dobra, przejdźmy do kolejnego pytania. Czy Alberto Del Rio zdobędzie pas na SMM? Czy Turek, ja idę się obsrać i kurwa, nic nie mogę. Ruchador. Główną, nie? Ja mówię. Dobra, zostały dwa pytania, kończmy to szybko. O, czas już dawno. Turek, wyciągnij mikrofon z dupy i mów. Spokojnie. Które to sztuczne się sobie. Całe brzuch boli, wiesz? Tyle osób nabrałeś na tą audycję, to nie jest jakieś... To nie jest fajne jakieś, że ty kurde... Drop jest w stajni, więc pasuje. Drop z was żegna. Cześć, Drops. Drops poszedł. Nie, no, dobra, no, dawaj, dawaj. Czy Alberto Del Rio... Cicho! Czy Alberto... Dajcie powiedz. Zamknąć się! Czy Alberto Del Rio zdobędzie pas na WrestleMania? I czy to będzie największe osiągnięcie ogólnie luchadora w WWE? Jak myślicie, ja? Czy największe? Luchadora? Przecież Mysterio zdobył wiele razy tytuł World Heavyweight Champion, więc... Dwa. Największe. No dwa razy, no to... Największe? Wiele. To wiele. Nie, myślę, że nie, ale to jest też wygrane... Zamknij się. No kurwa, sam się z... Ja mówię i nie napisałem K. Pewnie cicho, twoja mama obok ciebie jest. No, to moim zdaniem powinien zdobyć ten pas na WrestleMania i... Jednak, no, byłoby to dla niego za szybko. No, kto tam pluje? Turek! Tu Karlin. Jak nie wyciągniesz z tego mikrofonu. No. Wyciągnij go z dupy. Turek składa no, do nosa i się dziwi, dlaczego do lewej dziurki wchodzi, do prawej nie. Nie zakapowałem. Jesteś głupi. No bo nie, bo Perry tam tak robi. Dobra, już kolejne pytanie gadam. Okej? Okay. No dawaj! Dobra, no to tak sobie pogadaliście o tym Albercie Del Rio, bez sensu, trudno. Czy Sin Cara dostanie
tak duży push jak Del Rio. Czy Mysterio i czy WWE będzie próbowało zrobić z niego Rey Mysterio 2? Czy Sin Cara to dobry materiał na takie miano? Jak myślicie? No to dobra, no to myślę, że Sin Cara ma szansę na dostanie takiego samego pushu, albo nawet większego, niż Mysterio i Del Rio. No nie ma co porównywać do Del Rio, bo on też niedawno zaczął karierę i no jeszcze jakiegoś tam nie wiadomo jakiego pushu nie dostał. A czy będzie próbowało zrobić z niego Raya 2? No niestety myślę, że tak, ale to będzie masakra. I będzie mistrzem. Zasłużył. No zasłużył, to jest bardziej Kara na jakby miał być takim następcą Raya, a nie wiem, nie. No, moim zdaniem on już jest prawie pewny, że on dostanie duży push, gdyż jest tak promowany prawie na każdym Raw. No i moim zdaniem pójdzie na Raw i będzie tam jedną, od razu pójdzie do main eventa. Niestety. No main eventu. Jezu, gadacie takie głupoty, że już mi się myli. Pójdzie to i to nie będzie dla niego dobre, jednak federacja będzie starała się zrobić z niego nowego sławnego luchadora. Inaczej nie będzie miał być to Rey Mysterio 2, to wszyscy go będą za takiego uważać. Tylko dlatego, że nosi maskę. Nie oszukujmy się. No. Ale dzieci lubią, ale dzieci lubią maskę. Misie. Misie lubią dzieci. Czyli ty tak. No, ale ja mam na imię Miś. Michał. Aha, jaram się. To by się nie spuszczasz. Bartosz. To moim zdaniem. Zdanie. Ignorujemy się. Dobra, mów, idzie. No, haja, buzia. No to se idę. Idę se już. Dobra. Buzia, mów. Dobra. Cześć, geju. Mówię. Sam jesteś gej. To, że lubię koty i buzię, go nie zaczęło. Jego nawet chłopcy nie Nie mówcie sobie po imieniu, dobra? Dobra, gadajcie. No, haja, dawaj. To Sin Cara na pewno dostanie o wiele większy push niż Del Rio czy Rey Mysterio. Ale czy WWE będzie próbowała zrobić z niego drugiego Mysterio? Wydaje mi się, że nawet jeśli nie będzie próbowało, to tak jak powiedział wcześniej Yao, i tak wszyscy będą go za takiego uważać, bo nie oszukujmy się, jedynego luchadora, jak go znają na przykład w Stanach, czy w innym kraju, to jest Rey Mysterio, tak? Nawet w sposób, Wydaje mi się, że będzie wielka krzywda dla Mystico, jeśli będą na niego tak właśnie patrzeć. No, po prostu tak. Będzie jego następcą będzie i tyle, no. Innego wyjścia nie ma, no. Jak Rey Mysterio na sposób znają wszędzie, więc czy więcej go też będą znać. O Rio też mówili, że ma być zastępcą i nie był. On miał łatwiej w tej swojej masce, co nie? No, ale... a gdyby był w masce, to wszyscy by mówili, że on jest zastępcą, chociaż ma kompletnie inny styl i... Nie co, zastępcą, nie? Tylko po drugą by było. Jego maska tak nie przypominała tak za bardzo do Rio, chociaż... Ale przecież tam on się... przecież większość ludzi, no... posługuje się takimi stereotypami, że ktoś ma maskę, to już Rey Mysterio, na pewno. I to właśnie to jest krzywda dla luchadora, który przychodzi do WWE. Ale nie oszukujmy się, Mystico nie został sprowadzony do WWE głównie po to, żeby być zastępcą Reya. Jak wiadomo, Meksykanie kupują dużo pay-per-view i dlatego został on sprowadzony, żeby ratingi były jeszcze wyższe i zainteresowanie wzrośnie. A czy z zastępcą Reya będzie, to nie wiadomo. Dobra, a ktoś jeszcze coś ma do dodania? Ja mam. No to gadaj. Powiedz coś głupiego. Nie, dobra, teraz już... No poważnie. A jakie było pytanie? Dobra, nieważne, skończmy to pytanie, dawaj kupis. Dobra, w czasie trwania audycji wymyśliłem nowy pomysł. On myśli. Quiza. Mamy, ze względu, że mamy... Przestań się śmiać, bo ja też się zacznę śmiać. Ze względu na to, że mamy tylu gości, dokładnie czterech. Przyjaciółka Dropsa w stajni.
Dobra, dawaj, witam. Dobra. Razem przyszli. No. Zarobka. Dobra, tio. Dobra, była ciebie coś takiego jak 1 z 10, czy nie. No dobra, coś takiego, coś. Było coś, no, dobra, no. Dobra, wiemy o co chodzi, dawaj. Każdy ma 3 pytania. No to Hayabusa. Pierwszy. Hayabusa. Czemu? Ja ci będę czytać, nie tam nie losowaj, nie losuję. Okej, okay, dobrze. Podaj mi dokładną datę debiutu Hulka Hogana w TNA. Nie wiem, oh, fuck. 10? Nie wiem. Tej federacji tylko z nazwy. Dobra, starczy, że podasz tylko miesiąc. Dobra, 2010 dobrze, a miesiąc? Marzec. Nie, źle, styczeń. No, dobra. No to ten spej. Dobra. No, łatwe, ty zawsze. No dawaj. Kto miał pseudonim The American Dream? Dusty Rhodes. Yo. Miałem powiedzieć Carling, ale... Zamknij się! Yo. Kim był Theodore Long, zanim stał się GM w SmackDown w 2004 roku? O kurczę. Trzeba strzelać. Komentatorem? Nie, był sędzią. Jaki frajer? O, to co ty? Dobra, teraz... Może ja... Gonza Cipo. Pericipo, cicho. Pericipo. No dawajcie, dawajcie. Kto jest z wrestlerów w historii pierwszy na Microsoft wszedł w Royal Rumble jako pierwszy i wygrał? Podaj kto to oraz rok, w którym odbyła się ta gala. Jeszcze raz pytanie. Który z wrestlerów w historii prócz Shona Microsoft wszedł w Royal Rumble jako pierwszy i wygrał? Podaj kto to oraz rok, w którym odbyła się ta gala. No fajnie. Nie wiem, czy pamiętam, ale Chris Benoit? No, a który... Rey Mysterio. Rok? Ale dobrze to powiedziałem? No dobrze, ale rok? A, rok, czekaj, 2004? Nie przeciągaj! Ej, dobrze. On pewnie googluje Kperi. No dobra, ty, no, teraz jest takim farkiem, nawet nie wiedziałem, ty, ale dobra. Dobra, ja, nie odzywaj się. No to wracamy do Hayabusa. Hayabusa. W jaki sposób... Hayabusa. Cicho! W jaki sposób Kennedy wykorzystał walizkę Money in the Bank? Weź jakieś normalne pytania mi zadaj, ja tego nie oglądam. Nie wiem. A jakie to pytanie? Wykorzystał walizkę. Nie wiem. Kto? Edge? Kennedy, jak wykorzystał walizkę Money in the Bank? Okrad bank. O, mogę ja? Nie, Hayabusa. Nie. No, nie. Ja nie wiem. Pojęcia. Dobra, to ty. Ja wiem! No, Perry, pochwal. Nie dawaj Perry'emu, nie dawaj mu! Pochwal. Nie wykorzystał jej, bo odebrał jej... jemu Edge. Nie, bo przegrał. No, dobrze. No. To mówi, że jej nie wykorzystał. I tak ci nie zaliczę. Tak. Dobra. No, czyli tak teraz... Perry, no. W jaki sposób powstał legendarny gimmick Ricka Flaira na Tour Boy? Aha, przez to, że... że jak miał często kontuzję, to często zmieniał style swojej walki. I Kali mu podpowiedział. Miał czas się pocił. Dobrze. Naturalny kot. Dobre. Może być? Nie. Ja, nie, kto to powiedział, że się pocił? Ja. Może ode mnie. Naturalny pot Ricka Flaira. Najlepsze lekarstwo. Dobra, cicho. Na razie wygrywa Peri, no ale jak na razie. Teraz ja. Na WrestleMania 19 był pojedynek... Cicho, bo nie słyszę. Na WrestleMania 19 był pojedynek Brock Lesnar przeciwko Kurtowi Angle. Kto wygrał i jaka specjalna zasada została wprowadzona do tego pojedynku? Przeciwko komu? Brock Lesnar przeciwko Kurcie Angle. No to wygrał ją... czekaj, nie wiem, ale... Kurt Angle i był to submission match. Wygrał Brock Lesnar, a zasada była taka, że jeżeli Kurt zostanie zdyskwalifikowany, to traci pas. Jaki frajer. Nie wzywaj imię Perego na daremno. Dobra, dawaj Winda. I teraz Gonza Cipo, nie? Czy jak cię tam zwią?
Co? Że jak? Przestań geowe puszczać. Drops! A co drops tam? To drops, co to zgadzi? Za oknem. O, teraz takie patriotyczne pytanie. Jaki no. słynny no, cios kończy... Jak nazywał się słynny cios Iwana Puckiego? Czy ja sobie wygoogluję? To przecież ja się urodziłem 100 lat temu? Na takim pytaniu. Ja chyba wiedziałem kiedyś. Nie no, sorry, nie wiem. Nie wiem. Nie będę trzeba ja nawet. Ja chyba wiem, ale nie jestem pewien. Ja wiem. Hayabuzie. Ja wiedziałem, ja. Hayabuzie. Ja wiem. Mów. Ja wiem. Polish. No dobrze. No. Polish Hame. Jak? Polish Hame. Polish Hame? Polish Hame, tak. Hame. Dobra, nieważne. Ale następny. Pechy wygrywa na razie. Jeszcze ostatnia runda. Eli się, bo googluję. Ostatnia runda. Widziałeś, z jaką ja szybkością odpowiadałem? No pewnie meta ci przyspieszyli. Dobra, cicho, Hayabuzia. Do kogo należącej szkoły wrestlingu zapisał się Triple H w 1992 roku? Łatwo. Killer Kowalski. Wow. To było łatwe. Ja też to wiedziałem. Każdy to wie. Teraz Pechy. Perry nie, on nie może odpowiadać, ma zbyt duży punkt. Nazwa stajni, która zadebutowała na Bound for Glory 2010. Nie, ja wychodzę, to jest za łatwe. Nie wiem, Carling i spółka. Seryjnie, nie wiesz? Nie wiem, nie oglądam przek. No to dobra. Kurwa, ja zapomniałem. A jakie było pytanie? A to ta przez kurtę założona, czekaj, jak to ma? Oczywiście przez... A ja wiem! Nie, no si, nie odpowiedziałeś! Za późno, nie ma! Immortals, nie ma. A jakie pytanie? Event Mafia i Carling. Jak Main Event Mafia jest z 2009 bodajże, czy 8. Dobra, no Pehi ma dwa dobrze. Jeżeli Gonzali to, czy jak mu tam leci... odpowie, to ten... Ale jeszcze nie zapominajmy o Yao, nie? No właśnie. Jemu nie musisz zadawać, on taki nie odpowie. Chyba łatwe pytanie, tak na logikę, wiesz? Chyba padnie. No. Kto w 2010 roku najwięcej razy uczestniczył w walce o pas World Heavyweight Championship? W 2010? W 2010, no w tym poprzednim. Kurwa, się robił. To ja wiem, kurwa wiem. Czekaj. Zamknij się! Czekaj. Nie sprawdzę na Google. Nie sprawdzam. No pomyśl, kto najwięcej jazy walczył o pas. Kto Perry. Się trzymał w tym... Jaką walkę ja wiem. Mój brzuch, taki. Zamknij się, Taker to chyba nie. Blisko. Czekaj. Kane! Dobra! Kurwa! Tak masz jeden, tylko dobrze. No, ja jestem lepszy i tak od ciebie. Kto ma znawcę roku 2010? Dobra, Turek, dawaj, jedziesz. Dobry komentarz do tego, co powiedział Jao. No, tylko że to ty się zdrowszy ten. Dobra. O, na to pytanie chciałem. Jeśli to coś o dropsie, to ja wychodzę. Nie, łatwe po prostu. Jak no, nazywa się tag team, który tworzą bracia Kane i Undertaker? Nie, ja wychodzę! Nie wiem! Carling i Drops! Ja wiem! Tu ktoś zrobił sygnę z panem Lewym. A, to ten. Ja wiem! Brothers of Destruction. Dobra! Jak on się wywalić? Jak on się tu nie wiedzieć? Nie, jak on się wywali? A, Turek i ten. I Lech Wałęsa. Ej! Leś. Carling i Drops. Dobra, to wyszło na to, że Pehy i Gonzalito mają porówno punktów. Chcecie dogrywkę? Nie. Ja chcę dogrywkę, ale ja i tak wygrałem, bo jestem starszy, więc on może iść do już spać. No to dobra, niech się będzie i tak przegram. Rozłącz tego Perry'ego. Dobra, to teraz zrobimy tak, że ja przeczytam pytanie, kto pierwszy się zgłosi, ten odpowiada. Haha. Perry, odłącz się. Dobra. To czeka to melodia. Cio. Kto najwięcej razy walczył o pas na WrestleManii? John Cena. Źle? Taker? Źle?
Ric Flair. Źle. Hulk Hogan. Hayabusa. Nie, nie, źle. The Rock. Nie. Angel De Oro. Nie. Dr. Wagner. Edge. Na Parka. Nie. Edge. Nie. Triple H. Nie Edge. O! Kto powiedział Triple H? Ja powiedziałem. Dobra, Gonzalo to wygrał. Wygrał ten quiz. Ja. To czyli ja na ten tylko nie to ja prowadzę audycję, tak? Tak. Ty możesz postać. Ja powiedziałam. Nie, ja widziałem dobrze, które okienko się zaświeciło na Skype'ie. Moje też się świeciło. Dobra. Dobra, już. Wyszło na to, że wygrał Gonzalo i ma dwa punkty heptu. Dobra. Kurde. Ja mi się powiesił, jak nie dostał tych punktów. Pewnie coś chciał jeszcze powiedzieć, tak? No, to, bo jak wiecie, zainteresowanie biografiami... Rozłączcie go. Na naszym forum jest w sumie cienkie. No to... Tak jak i ty. Cicho, dobra. Dobra, cicho, dajcie mu powiedzieć. Prosiłbym o komentowanie i... Nie komentujcie mu tego. Jak wam nie pasują wrestlerzy, których biografię piszę, no to jest możliwość złożenia zamówienia. Najbardziej się będę przychylał do tych ze sceny niezależnej, ale może... A na to mów mi zamówienie na pizzę też? Na kebaba. Ale nie robię kebaby na zamówienie. Kebab house. A ja chciałbym pod... A pozdrowienia będą? A drop przywozi mleko z krowy. Będą pozdrowienia, ale chwila, bo ktoś mi się tu łączy. Siemka, drop z was witam. Pozdrawiam dropsa. A ja też. A ja chcę pozdrowić moich rodziców. A to pozdrawiamy. Pozdrawiamy, tak. Pozdrawiamy. Ale kogo? I najbardziej aktywną kobietę na forum. Pehi. A ja jeszcze pozdrawiam Ksenia. Czekaj, bo muszę kolegę pozdrowić. Karlinga. A ty nie masz kolegów. A Drop, jego krowa. Ale Drop to nie to. Siemka, Drop z was wita. Dajś Drop. Dajcie tą krowę. Drop z was żegna. Ja dam. Dobra, wszyscy chcieli coś powiedzieć. Trzy, nie, czekaj, do 3-4. Siemka, Drop z was wita. To chyba się gra raczej. Zobaczymy chyba, co? Nie, dociągamy do 3 godziny. Drop z was żegna. Ej, już półtorej godziny jest ten nagrywanie. Tak krótko? Ja jeszcze na koniec chciałem przypomnieć o płaceniu na serwer BGZ. Jeżeli będzie nas więcej, tym mniej będziemy płacić, także zapraszam. No to córek, Ali. Czekaj, ja jeszcze mam ogłoszenie. Chciałbym przypomnieć Periemu, żeby napisał posta na backstage'u. A ty może, ty też napisz. A może ty byś zaczął? Ty żona, może ty byś zaczął. Bo ja też muszę napisać, w końcu jestem mistrzem. Ja też chcę, kurwa, ja. Dobra. Ja też chcę. Czasu a ty córek, tak, ty córek i tak wtedy pan. Dobra, kończymy to. No, to płacić za serwer, pamiętajcie. Ej, Gonzales chciał coś powiedzieć. Drop z was żegna. Ja chciałem powiedzieć tylko, żeby Tuturek wszystko, cały ten serwer opłacił dla nas wszystkich. Dobra. 5% idzie na budkę z kebabem. Ja słyszałem, że ta krowa będzie płacić po 5 dych. Nie wiem, będzie mleko sprzedawać. Dobra. I kadli. No, i Karlinga. Po domach w butelce po Pepsi. Będziemy grać w Karlinga. Karling go będzie na plecach woził. Dobra, kończymy. Ja to nie kuję. Rozłącz tego Periego, będzie szybciej. Drop z was żegna. Cześć, Drops. No, o to chodzi z tym Karlingiem. Bo dobra, to Karling. Ej, to długa historia. Zbyt. Ale to się gra jakoś. Kończymy, ej. Dobra, cześć. No, na razie. Do 12. Tak, siecie. Cześć, Karling.